Pani marszałek, Wysoka Izbo, łzami się wokół kręci, gdy myślę sobie, jaką rolę odgrywa moja partia w szerzeniu europejskiej nowoczesności i postępu. Wczorajsza moja deklaracja o bzykaniu kozy nie jest obietnicą rzuconą na wiatr. Faktycznie będę kozy bzykał, bo lubię to robić i jest to zbieżne z linią naszej partii. To bzykanie kozy jest niejako symboliczne, to czyn godny i znak nowoczesności europejskiej. Spółkowanie ze zwierzętami to zarazem nowoczesność, ale też sięganie do korzeni naszych tradycji zoofilskich. Dziś, gdy bracia zoofile są prześladowani i umęczani przez prawo, my nowocześni Europejczycy z Twojego ruchu krzyczymy: wolność dla kochających inaczej, wolność dla zoofilii, pedofilii oraz szczególnie prześladowanych nekrofilii. Już tysiące lat temu nasi ojcowie, praojcowie Twojego ruchu, współżyli ze zwierzętami, szczególnie gustując w kozach. Wszak wiadomo, że motto Twojego ruchu brzmi: kochaj wbrew zabobonom. Kochaj nie bacząc na płeć i rasę. Z takich związków narodziło się wielu wartościowych obywateli, jak choćby syn mój Mietek. Zatem z tego miejsca zachęcam wszystkich, którzy czują się nowoczesnymi Europejczykami, do bzykania kóz. Miło mi poinformować, że ja na ten przykład jestem umówiony dziś o 19.30 pod Piotrkowem z pewną miłą kozą w celach seksualnych. Nie tkwijcie w ciemnogrodzie. Dziękuję.